Siemano, Doman z tej strony, w domciu, w garażu. No i co? Nadszedł czas i pewnie wielu z was czekało na pewien projekt, na który już co, nastała moc urzędować, trzeba się za niego wziąć. Tak więc startujemy z nową serią domową pod tytułem Naprawiamy Opla Corsę po dachowaniu. Nie jest po jakimś dużym dachowaniu, ale jest. Obydwa boki, ramiaki, dach. No tutaj drzwi w miarę ocalały, no ale błotniki, takie ramiaki. Poszycie dachu, wzmocnienia dachu, tak zwane szprosy, maska, błotniki obydwa, zderzak, no powinienem mieć zdjęcia, to wrzucę przebitkę, jak ona w całości przyjechała. Z aukcji, auto po dachowaniu w Polsce. No i to jest ten gorszy bok, widocznie ona, to jest pierwsza strona, na którą przyjęła cios. No dobra, od czego zaczynam? No nie od tego auta. Lecimy od dawcy. Pierw sobie to porozwiercam, porozpierniczam, żeby po prostu miejsce zwolnić. Pozdejmuję te spinki do listew na sam początek. Później co? Szczota na diaksa. Wcześniej używałem Modeko. Do pracy właśnie tam na Odolanach i do domu sobie zakupiłem makity. No po trzy dyszki, tamte kupowałem po 16,50, kończyły się bardzo szybko. Te w pracy używam, no już trochę zrobiły, chłopaki też na tym zasuwają. No to nawet jak się otworzy, to widać takie solidniejsze wykonanie, ten drut taki sztywniejszy jest. Nie gubi tak tych drutów, tak? Jak pozdejmuję spinki, pousuwam tą szczotą te gumy uszczelniające, klej do szyb, który tu jest, i zasłaniami zgrzewy. I co? I zacznę rozwiercać. No zacznę, wiadomo, chronologicznie, jak to było składane. Czyli ostatnie było poszycie, a ja będę jako pierwsze poszycie dachu zdejmował. Ma tu wszędzie zgrzewiki, trochę kleju, będzie trzeba to trochę podrzać. Później pozdejmuję ramiaki i szprosy, bo na pewno przedni szpros tam jest uszkodzony. Szpros, no tak zwane wzmocnienie. O, nie będziemy się nic bawić, prostować, tylko wstawimy nowy, nieuszkodzony, bo ten już wiadomo, po wypieraniu, po prostowaniu, on już będzie miał tendencję do odkształcania. Czyli jak już by teraz następnym razem poszedł samochód na dach, no to to się nam z dwukrotną siłą złoży. Dobra, nie przynudzam. Zdejmuję spinki, szczota, czyszczę, no i co? To ja was pozanudzam, porozwiercamy sobie, tak? A tam takie przybitki wam, tej lapsy powrzucam, tak jak to ja ostatnio jestem w zwyczaju robić, tak? Lecimy! Opel Corsa, godzina, stół operacyjny. Thank you.
I dobra, rozwiercone, rozpieprzone wzmocnienia, te tak zwane szprosy, poszycie, dwa poszycia całego ramiaka, górna część. No i tego jeszcze nie wyrzucam, jakby się coś tam okazało, że coś jest pod poszyciem zmiażdżone, aczkolwiek wątpię. Także tu już mam wszystko gotowe, kolejny etap, biorę się za nią. Zajmuję tylną klapę, wszystkie furtki, maskę, żeby było mi wygodniej. I co, zwalam poszycie dachu, poszycie słupków, prostuję błotniki, bo wtedy będę miał fajne dojście. I zaczynamy składać ją, tak, do kupy. Także pierwszy etap zakończony, rozwiercanie tego dachu całego zdawcy. Kolejny, drugi etap, rozebranie astry, trzeci etap, rozwiercamy ją, a na czwarty etap składamy do kupy i spalamy. Na dzisiaj koniec, pozdrawiam i do zobaczenia w drugim odcinku z Corsą. A my już widzimy się w poniedziałek w kolejnej części z Jeepem Wranglerem. Pozdro!